Generalnie witam się dzisiaj z Wami w kolejnym filmie. Zapraszam Was na filmik makijażowy, jak widzicie po tytule. Nie wiem, kiedy on się pojawi na kanale, w każdym bądź razie kilka postów wcześniej na Instagramie dodałam zdjęcie ze swatchami tej paletki. Jest to paletka Beauty Glazed, mam nadzieję, że dobrze czytam, jeśli nie, to przepraszam. To jest ta Mint i ona ma tutaj 9 cieni, jest to paletka z AliExpress. Jest bardzo dobrze wykonana jak na AliExpress, cienie przyszły do mnie nieuszkodzone, oczywiście nie ma lusterka. Kosztowała około 12,30 zł. Ceny się zmieniają. Najbardziej zależało mi na tej limonce tutaj i tym białym, połyskującym cieniu. I właśnie tych trzech cieni dzisiaj będę chciała użyć. Na twarzy mam nałożoną bazę z AA. Podkład, który muszę wykończyć z Eveline. Jego opinia, właściwie moja opinia o tym podkładzie znajduje się już na Instagramie, więc Was tam zapraszam. Beauty.strefa. Kółeczko do konturowania Kobo. Brwi zrobiłam jak zwykle Maybelline Color Tattoo numer 40 i teraz będę nakładała cielisty cień z My Secret w kolorku 505, tak jakby tutaj pod brew, żeby to przymatowić, ponieważ jeszcze nie mam pudru, który dodam na sam koniec, znaczy po oczach, że tak powiem, bo w razie gdyby mi się coś gdzieś osypało, to będę mogła jeszcze sobie to skorygować, więc nakładam sobie ten cień. Mam nadzieję, że ten filmik pojawi się jakoś między vlogmasami, bo on na pewno się pojawi w grudniu. Więc mam nadzieję, że jeszcze między vlogmasami się on pojawi. I właściwie tutaj w kamerze te cienie średnio się między sobą różnią. Natomiast ten jest taki bardziej cytrynowo-limonkowy, ten troszkę zielony. On ma też delikatne drobinki, ale nie widać tego na oku. Biorę taki płaski pędzelek i ten jaśniejszy limonkowy. Nakładam tutaj od wewnętrznego kącika oka. Jeśli chcecie więcej swatchy właśnie pozostałych cieni z tej paletki, to zapraszam na Instagrama beauty.strefa, tam znajdują się swatche. One średnio się od siebie różnią. Ja się już próbowałam zrobić makijaż nią i w sumie wtedy wyszło mi bardzo podobne kolory na oku i wygląda to mniej więcej tak. Następnie biorę ten ciemniejszy cień i zmieniam pędzelek na taki i nakładam na drugą połowę oka. Są to neonowe cienie, takie mogłabym powiedzieć. No sami powiedzcie, czy widać różnicę. Jeżeli są jakieś nierówności na powiece, w cieniach, jakieś plamy czy coś, to tak naprawdę nie zwracajcie na to uwagi, bo może gdzieś coś tam kamera wyłapie. Ale w rzeczywistości jest tutaj gładko wszystko, ładnie. Jeszcze będę to zaraz oczywiście blendować tym cielistym cieniem, tak tutaj, żeby granic nie było. Ok, więc trochę się jednak różnią te cienie. Tak to wygląda. Szybki to jest makijaż, tylko trzy cienie, chociaż chcę właśnie zrobić cut crease, więc tutaj będę musiała chwilę posiedzieć nad tym. Ale mimo wszystko jest to szybki makijaż, więc wracam do tego cielistego cienia z My Secret. Takim puchatym pędzelkiem tutaj nakładam, żeby jeszcze poblendować. Dobra. Bo wygląda to całkiem. Tutaj przed sobą mam takie duże lusterko, więc lepiej mi się tam patrzy z daleka, wtedy lepiej to widać. Lekko dodam jeszcze tego cienia jasnego. I ciemnego też. Dobra, tak to wygląda. Biorę sobie teraz taki płaski, języczkowy pędzelek
i biorą do tego korektor. Biorę taki pędzelek i ten właśnie korektor z Essence. To nie ma w zasadzie znaczenia, jaki to będzie korektor do Cut Crease. Nabieram go sobie na ten pędzelek i robię odcięcie. Napiszcie mi w komentarzu, czy macie właśnie którąś z tej serii paletki z AliExpress. Tej, w której jest właśnie 9 cieni. Nie chcę kaleczyć nazwy tej Beauty Glaze. Glazed? Mam nadzieję, że... No jeśli kaleczę, to przepraszam. Może przeliteruję, będzie łatwiej. Beauty Glaze. Dobra. I tutaj tą granicę tak rozklepuję palcem, żeby właśnie nie było aż tak widoczne. Ok. I teraz na drugim oku zrobię to samo. Dobra, następnie biorę ten glitter primer również z AliExpress, zmieniam pędzelek na taki malutki. Wyciskam sobie troszkę na paznokieć, taki mam patent. Kropelkę małą. Im mniej tego w sumie produktu, tym lepiej, bo on jest taki trochę klejący. Więc nakładam na to samo miejsce, gdzie nakładałam korektor. I jeszcze tutaj tą granicę wklepię, tak samo jak w przypadku korektora. I na drugim oku robię tak samo. Mam nadzieję, że to wszystko widzicie dobrze. Dobra. Teraz biorę ten właśnie biały cień połyskujący i raczej nałożę go palcem, chociaż obawiam się, że nie będę mogła dotrzeć tutaj przy linii, więc weźmy sobie w razie czego taki malutki pędzelek i nabieram ten biały środkowy połyskujący cień na palec i tak wklepuję coś takiego. Okay. Tutaj przy granicy pomogę sobie tym pędzelkiem właśnie. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda w kamerze, bo na żywo całkiem okej. Jeszcze oczywiście zaraz do tego dojdą kreski. Tu lewe oko jak zwykle coś gorzej. Przyznaję się. Dobra. Okej. Całość jest całkiem spoko. Więc jeszcze teraz tak zrobię. Teraz przypudruję twarz. Dorobię dolną powiekę na zasadzie ciemny, zielony i limonkowy tutaj. Po połowie mniej więcej. I chyba do Was, a jeszcze zrobię może kreski i wtedy do Was wrócę.
zrobiłam kreski. Bardzo delikatnie dodałam wewnętrzny kącik tego samego białego koloru połyskującego. Teraz wezmę żel do brwi z Essence w kolorku 02 i delikatnie przeczeszę te brwi, tak jak już Wam pokazywałam w filmiku, jak maluję swoje brwi. Kto jest chętny zobaczyć, to zapraszam. Jak słyszycie coś w tle, to karmel. Okej. Następnie pomaluję sobie rzęsy bazą z Eveline, bo one muszą troszkę podeschnąć. Ups. I w międzyczasie, kiedy to mi będzie schło delikatnie, to ja sobie użyję bronzera z Lovely Golden Glow. Jak nie znajdę bronzerek, jest. Jeju, jakie. To jest mój ulubiony bronzer, jest bardzo delikatny i nie wiem, co się stało, zaraz Wam coś pokażę. Nie wiem, jak to się stało. Teraz rozkminiam, jak to się mogło stać, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Dobra, więc bronzer mamy ze sobą, kurde, i tutaj. Dobra. Ups. Użyję sobie dzisiaj chyba również rozświetlacza tego z. O Jezu. Z Pixie. Chyba to będzie ten lub ten. Ale chyba ten duży. Ktoś go lubię. No. To był dobry wybór. Dobra. Żeby nie było, że oczy są mocne, to usta też będą, więc nie będą. Eveline 01 of My Lips Neutral Nude. Okej. Bez równo. Następnie biorę tusz do rzęs, ten Lovely, i tuszuję rzęsy. Okej, i na sam koniec fixer z Golden Rose, więc ja już ten makijaż kończę. Okej, dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o takim makijażu. Wiem, że jest neonowy, wiem, że dużo pewnie z Was powie, że nie jest to makijaż na co dzień, ja się z tym zgodzę. Natomiast ja lubię poszaleć z kolorami, mam sporo takich kolorów w swojej gamie tutaj kolorystycznej paletek, więc lubię sobie gdzieś w głowie mam pomysł i chcę później to tworzyć albo czerpię jakieś inspiracje z Instagrama. Więc ja teraz tak muszę wyjść z domu, bo akurat będę wychodzić, a tak się pomalowałam, więc nie będę tego zmywać. Uważam, że wyszło całkiem ok, tak jak chciałam. Chciałam użyć tych kolorów trzech, więc
Ja jestem jak najbardziej na tak. Wy się podzielcie swoją opinią w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał filmik. Zapraszam do subskrybowania kanału i włączenia dzwoneczka w celu dostawania powiadomień o nowych filmach. Wtedy będziecie na bieżąco. Na bieżąco również będziecie na Instagramie, na który Was bardzo serdecznie ponownie zapraszam. Beauty.strefa, taka jest nazwa mojego Instagrama. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!